Mówiliśmy o tym, że papież po raz pierwszy, bo w odróżnieniu od wszystkich to pozostałych poprzednich papieży, bardziej wypełnił materialnie, formalnie wymogi Matki Najświętszej. Pierwszy raz właściwie, że cały episkopat łączy się z nim i w pewnym sensie uznać moc Matki Bożej. Papież właściwie weźmie jakiś jeden ogromnie ważny element całej orędzi Matki Bożej Fatimskiej, to przecież w Fatimie i tylko tam właściwie Matka Najświętsza wymagała wręcz tego poświęcenia Rosji i wydała po prostu bardzo wyraźne po prostu warunki. I te warunki właściwie teraz, że tak powiem, można dyskutować, czy całkowicie jest w pełni, to dyskutują specjaliści, natomiast więcej, bardziej niż wcześniej. Ja powiedziałem, materialnie czy formalnie te warunki spełnione są, mniej więcej. Natomiast właściwie to jest wyrwane z jakiegoś większego kontekstu, o którym teraz chciałbym wam mówić. I ten kontekst jest akurat orędzia Matki Bożej Fatimskiej. Powiedziałem wam też podczas zbyt długiego kazania, bo chciałbym właściwie to określić i przedstawić, ten ogromny po prostu, to ogromne, niesamowite, po prostu kosmiczne wręcz wydarzenie, które miało miejsce w Fatimie, które do dzisiejszego dnia nawraca mnóstwo ludzi, którzy setkną się z tymi rzeczywistościami. Każdy teraz, który właściwie patrzy na YouTube i kliknie cud słońca, może tam znaleźć po prostu fotografie. To nie są jakieś historie, to już nowoczesne środki, techniki, które były do dyspozycji trochę więcej niż 100 lat temu, to wszystko właściwie zachowały i w ten sposób możemy widzieć, jak ci ludzie patrzą w słońce, jak są przerażeni, jak po prostu po tym okropnym deszczu, zaraz po tym objawieniu wszyscy mają suche ubrania. Jest to mniej więcej niż 8 wielkich cudów, które są właściwie związane z tym wydarzeniem cudu słońca. I przede wszystkim skutki tego cudu, powiedziałem, mnóstwo nawróceń. Pamiętajmy, że właściwie w tym wydarzeniu prawdopodobnie tylko mniejsza część ludzi była wierząca. Większa część to było ciekawcy, którzy po prostu słyszeli, chcieli widzieć takie nadzwyczajne wydarzenie, wielki cud i tak dalej. Aby wielka liczba tych, którzy byli obecni, to byli wrogowie, którzy tylko po to przyjechali, aby właściwie mieć kolejny dowód, że to wszystko jest, przepraszam, najmocniej po prostu bzdurą. I po prostu możemy o tym wszystkim, o tej katolickości, o tej wierze katolickiej zupełnie zapomnieć. Jest to w jednym wielkim oszukaniu. Moi drodzy, wy słyszycie też to bardzo często, że nasza wiara, nasza religia, nasze podejście do świata to jest wielkim po prostu nieporozumienie. Jesteśmy prawie jedyni na świecie, które mają albo muszą mieć ten pogląd na świata, który karmi się z obecności, z wiedzy, mocy Pana Boga i które wierzy w Pana Boga i wierzy, że od Niego wszystko mamy i do Niego wracamy. Bardzo mało ludzi teraz właściwie to dostrzega. Tym bardziej jest zadziwiające, że właściwie przede wszystkim co trwoga do Boga, właściwie papież jednak decyduje się na ten krok. Chociaż on o tych orędziach fatimskich nigdy nic nie mówił wcześniej. I pozostali papieże w ostatnich 50 latach tylko po prostu właściwie takie poczne tematy. Wiesz, to piękna pielgrzymka, ludzi, Matka Najświętsza, wtedy objawiły się i tyle. Natomiast tutaj my musimy zobaczyć, co to naprawdę znaczy. To znaczy naprawdę, jeśli patrzymy na ten wielki cud słońca. I Matka Najświętsza powiedziała, że ten cud dokonuje, aby pokazać. Pan Bóg pokazuje właściwie, że ona rzeczywiście ma taką moc, że potrafi nawrócić po prostu cały naród od fałszywej religii. Rosja po prostu w tej chwili i nawet Ukraina w wielkiej mierze właściwie po prostu nie mają religii katolickiej. Nie uznają naszej świętej katolickiej religii, są tak zwanymi prawosławnymi i bardzo wielu tych ludzi są nawet ateistami. Ludzi, którzy w ogóle w nic nie wierzą. Ateistami. I z tego powodu, moi drodzy, jest bardzo ważne właściwie rozumieć, że Matka Najświętsza obiecuje. Obiecuje bardzo dużo rzeczy, jak powiedziałem, i to te obietnice miejmy przed oczyma.
To, co jest ważne, moi drodzy, to jest Matka Najświętsza jest Matka w niebie. Ona widzi, że tutaj nasze życie na świecie jest bardzo krótkie. My żyjemy tutaj na świecie parę lat, paręnaście, parę dziesiąt, a nie na pewno parę set lat. I w tym momencie po prostu Matka Najświętsza, która triumfuje w niebie, która jest królową wszystkich aniołów i świętych, tam w niebie, że tak powiem, w tej nieskończonej szczęśliwości, nieopisanej światłości, jest miliardów, miliardów świętych, miliardów, miliardów nieskończona pełnej liczby aniołów, które radują się wiecznej szczęśliwości w po prostu oglądaniu wspaniałej tajemnicy Pana Boga, który jest źródłem i celem wszelkiej światłości, wszelkiej piękności, wszelkiej radości, wszelkiej rozkoszy. I to czeka na nas. Do tego jesteśmy powołani. I Matka Najświętsza w porównaniu właściwie widzi, właściwie, że tutaj są jej dzieci, tutaj na ziemi, do których my należymy też. A teraz zobaczcie, moi drodzy, jeśli jesteśmy tutaj na ziemi, my mamy teraz wrażenie, że ten świat jest wszystkim. Tak naprawdę to, co potem jest, bardzo rzadko o tym myślimy, czasem przerażenie nas ogarnia. Jak na przykład teraz. I przerażenie ogarnia wszystkich. Jeśli jest prawdą, że już kilkadziesiąt tysięcy są żołnierzy, właściwie albo nawet więcej, no może setki tysięcy ludzi w ciągu ostatnich 30 lat, 30 dni, jednego miesiąca umarli z powodu tej wojny. I nie myśleli, to byli zdrowi ludzie. I to byli bardzo dużo młodych ludzi. Nagle życie kończy się. Strzał, po prostu strzałba właściwie albo czołg nad nimi i koniec. I teraz to, moi drodzy, w tym momencie to garni nas strach. Strach nie tylko, że właściwie, po co właściwie, dlaczego boimy się, że bomba wpadnie? Dlaczego boimy się? Ja mam kontakt z ludźmi, które są tam w okolicach Lwowa. Mam duży kontakt, prawie codziennie jesteśmy w kontakcie i tutaj po prostu byli świadkami, kiedy tutaj atakowali niedawno przy granicy, parę kilometrów od granicy polskiej, atakowali, prawda? Atakowali niby takie właściwie wojskowe miejsce, ale ludzie z tego powodu nagle też zginęli. I tutaj przerażenie, jeśli nagle po prostu nad miastem są właściwie te syreny, ludzie uciekają w podziemi i czekają, że to minie, to rozumiecie, że ludzie są przestraszeni, czy jest teraz czas na nas i kończy się nasze życie. I w tym momencie, moi drodzy, to widzimy po prostu to, co papież chce. Papież chce, aby pokój był na życie. To jest bardzo dobrze. Aby wojna nie była, to bardzo dobrze. I też przypisuje Matce Najświętszej tą moc, to jeszcze lepiej. Ale Matka Najświętsza w połaniu z tym, co naprawdę chce dać, ten pokój tutaj, to dobre życie, to spokojne życie na ziemi, to jest 1%, albo nawet mniej. To, co Matka Najświętsza nam obiecuje i chce nam dać, jest 99% po prostu właściwie więcej. I to jest dokładnie tak. Nasze życie na ziemi w porównaniu z wiecznością to jest jak pył. To jest nic. To jest mniej niż kropla, jeśli porównuje się z oceanem nieskończonym. I to właściwie to jest po prostu krótkotrwałe. I to właściwie to krótkie życie tak szybko, nieoczekiwanie może się kończyć. I teraz jest zagrożenie, prawda? To po prostu papież w tej modlitwie błosi, aby Matka Najświętsza chroniła nas od wojny nuklearnej. Wojna nuklearna to są bomby atomowe, jeśli oni puszczą się, to nic z tego już nie zostanie. To po prostu całe narody giną wtedy. Wtedy po prostu jedna bomba atomowa nad Warszawą i cała Warszawa po prostu już nie istnieje. Jedna bomba. I to istnieje takie bomby. I wspały w 1945 roku w Japonii, w Nagasaki i Hiroshima. I wiemy, jakie okropne skutki miały. I tyle, tyle setki tysięcy ludzi w jednym momencie umarli. O mój drodzy, to nie aby przerazić się teraz, choć przerażony jest świat, ale właściwie uciekać się do niej. Matka Najświętsza to nie jest tylko co trwoga do Boga. To jest Matka, która nieustannie chce nam pomóc. Nieustannie chce nas strzec. I chce nas strzec nie tylko od doczesnych nieszczęść, ale od wiecznego nieszczęścia, który jest najokropniejszy.
Widzisz, wyobrażasz sobie, że spokojnie żyjesz na życiu, masz tu, masz ziemię, masz dużo domów, masz dużo samochodów, masz dużo pieniędzy i potem idziesz do piekła. Na wieki wieków. To to jest. Matka Najświętsza Fatimi objawiła się. Akurat w tym dniu, kiedy ona powiedziała, że będę znowu, aby prosić o poświęcenie Rosji niepokalanej mojemu sercu. Kiedy w tymże dniu powiedziała, że Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mojego niepokalanego serca. I ten, który do niego to, jest to nabożeństwo przyjmuje, więc w taki sposób po prostu zaczyna mieć stosunek do Matki Bożej, kochając jej kochające serce, uciekając się do niej, żyjąc z nią, jak dziecko żyje z moją matką, posłuszne, kochające dziecko, ja obiecuję, Matka Najświętsza, obiecuję chronić Ciebie każdego dnia Twojego życia, chronić Ciebie szczególnie w najgorszym momencie, najokropniejszym momencie, chwili śmierci. Zobacz, w chwili śmierci, patrz na tych wszystkich teraz żołnierzy, młodych żołnierzy, którzy nagle zumierli. W momencie, kiedy umierasz, jesteś zupełnie sam. Nie masz już żadnych przyjaciół, nie masz już nikogo wokół ciebie. Teraz otwierasz na wieczność. I w momencie tym po prostu stoisz przed obliczem Pana Jezusa, który będzie twoim odwiecznym i sędzią, który po prostu właściwie pokazuje tobie wszystko dobre, a ty wszystko zło, co robiłeś. I potem będzie, jak wiecie z katechizmu, sąd. I ten sąd decyduje, czy idziesz do nieba, czy do czyścia, czy w piekło. I jak mówi Matka Najświętsza Fatimie, jak deszcz ludzie padają w piekło, ponieważ nie chcą słuchać Pana Jezusa, nie chcą służyć Panu Bogu, nie chcą wierzyć Chrystusa, nie chcą żyć według woli Bożej, nie chcą podobać się Panu Bogu, tylko sobie i swoim własnym właściwie skłonnością i zachcianką i rozkoszą. Chcą tylko siebie. I dlatego Matka Najświętsza przyszła do Fatimy. We Fatimie tak naprawdę objawiła się, pokazuje nam swoje niepokalane serce, swoje serce otwiera. Widzisz, co to znaczy? Jeśli kochasz kogoś całego serca, widzisz, sam uważasz, to, używasz to słowo, to piszesz do niego, kocham cię z całego serca. Jesteś w moim sercu, moje serce należy do ciebie. Co to jest twoje serce? To jest twoja intymność. To jest najbardziej drogocenne, co jest u ciebie. To są twoje, właściwie to, co jest najbardziej wewnętrzne u ciebie, do którego właściwie do nikt oprócz ciebie i tych, których kochasz naprawdę, którym otwierasz, skarby twojego serca mają dostęp. To jest twój sekret, to jest twoja tajemnica. Tutaj rodzą się wszystkie twoje myśli, twoje zamiary, twoje właściwie pragnienia. Tutaj znajduje się przede wszystkim twoja miłość do kogokolwiek, któremu właściwie otwierasz swoje serce. A jeśli Maria otwiera swoje serce, chce nam dać całą swoją macierzyńską miłość. Mamusiu Najświętsza, Królowo Nieba, mówi święty Maksymilian Kolbe. Ty jedynie możesz nam pomóc. Papież dzisiaj to potwierdza razem z całym Kościołem, ale niestety tam nie ma słowa o tym, co teraz Matka Najświętsza chce nam pokazać. Powiedziałam, że tego 13 lipca, kiedy przyjdzie, powiedziała, po prostu ustanowić na świecie nabożeństwo do tego kochającego serca. Czyli ustanowić na świecie po prostu praktykę prawdziwej, głębokiej miłości do tej, która tak naprawdę nieskończenie, tak bardzo nas kocha. To jest to nabożeństwo. I w tym momencie Pan Jezus Chrystus, Matka Najświętsza, kiedy otwiera swoje ręce, dzieci co widzą? Piekło. To jest ta słynna wizja piekła, która tak przeraziła dzieci, że niemalże umarli. Gdyby Matka Najświętsza im nie obiecała, że podtrzymuje ich i potem pokazuje im niebo, to one by umarli. I wszyscy obecni wtedy w tym 13 lipcu widzieli, jak dzieci po prostu zabladle i niemal po prostu zatrzymali się oddychać tak z przerażenia. Nie widzieli ludzi, co dzieci widzieli. Nie wiedzieli ludzi, co dzieci po prostu widzieli. Natomiast później siostra Łucja nam pokazała, jak ocean ognia, wszędzie tylko ogień, okropny ogień, bez żadnych granic. W tym ogniu właściwie dusze potępionych, jak rozżarzone węgle.
palący wewnątrz, zewnątrz. W tym piekle po prostu okropne postaci, potwory, diable, które nękają nieustannie te dusze. Krzyki rozpaczy, straszne. I przerażeni dzieci patrzą do Matki Bożej i Matka Najświętsza powie, widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników, aby ich nawrócić. Przybędę po prostu prosić, przybędę ustanowić nabożeństwo do mojego niepokalanego serca. Widzicie, to jest najważniejsze w Fatimie. Matka Najświętsza nie chce po prostu dla tego człowieka, który jest ciężko chorego, który ma raka, mu dać tylko malutką aspirynę, aby na chwilę czuć się lepiej. To było to, co właściwie w tej chwili, wybaczcie mi to powiedzieć, o co papież teraz prosi. Świadkinie, my po prostu jesteśmy strasznym po prostu przerażeniu, co się dzieje. A teraz prosiliśmy Matko Najświętsza, daj nam trochę aspirynę, abyśmy trochę po prostu tak mało, trochę mniej cierpieli. Co to znaczy? Znaczy po prostu, abyśmy na chwilę mieli teraz znowu wspaniałe, spokojne życie, jak kiedyś to było parę lat temu. Abyśmy po prostu żyli w pokoju i w ładzie ze sobą. Zresztą tego już nigdy nie będzie. Nigdy nie będzie właściwie z powodu grzechów, których właściwie ludzie nie nawracają się z tych grzechów. Natomiast Matka Najświętsza to powie, aby nam więcej dać. Po co masz po prostu pokoju? Po co masz pokoju broni, że ludzie nie zabijają się, że ludzie żyją w ładzie, w porządku, żyją w szczęśliwości, mają co jeść, mają dach nad głową, mają spokojne życie? Po to, aby przez to lepiej Pana Boga poznać. Lepiej, więcej dziękować Panu Bogu za Jego dary, bo wszystko dostanę przecież od Niego. Lepiej i głębiej myśleć o tym, że teraz Pan Bóg daje nam już teraz w tej dolinie łez, w tym wygnaniu, w tej drodze, w tej wędrówce do szczytów tyle łask, tyle darów i tym bardziej chcemy teraz Mu być wierni, aby po tym życiu, by oby spokojnym, mogli osiągnąć wieczny pokój, pokój wiekuisty, requies eterna, pokój wiekuisty i światłość bez granic. Teraz, moi drodzy, o to tu chodzi. Matka Najświętsza więc w Fatimie pokazuje nam swe niepokalane serce, swoją miłość. I to serce zawiera teraz, dlaczego jest tak ważne, zawiera ogromną moc, potęgę taką, że po prostu idzie brak słów. I kiedy patrzysz trochę na całą historię, czy tak powiem, Matki Najświętszej, na jej działania w historii świata, od jej niebowzięcia, nawrócenie Polski, życie katolickiej Polski, od wszystkich wieków, od wieków, od X wieku, od chrztu polskiego, aż do cudu nad Wisłą. Powinniśmy po prostu jako uczniowie historii szczególnie zająć się po prostu tymi wydarzeniami. To są fakty, które oczywiście wrogowie Pana Jezusa, wrogowie Kościoła i wrogowie Matki Najświętszej przemilczają, jakby tego nie było. Mówią, to jest fenomen, który nie jest po prostu właściwie jeszcze wyjaśniony. Oczywiście, bo nie mają tej wiary w Chrystusa, nienawidzą naszą wiarę i dlatego umijają te rzeczywistości. Tym bardziej musimy się tym zetknąć. Historia nawrócenia świata, historia cywilizacji właściwie Europy, to wszystko ściśle związane jest z Matką Najświętszą. To jest cywilizacji tych wszystkich ludów, odkrycie Ameryki, nawrócenie Ameryki, Azja, wszędzie, w każdym kraju masz cudowne, sprawdzone przez historię interwencji Marii. I mamy teraz po prostu dokumenty i bardzo ważne, niesamowite po prostu dowody, właściwie tak naprawdę testy, że możesz to zobaczyć. Interesować proszę się tym, na przykład po prostu tym właściwie płótnem, które znajduje się do dzisiejszego dnia w mieście Meksyk, tam w Meksyku, gdzie po prostu jest obraz Matki Najświętszej z Guadalupe, która nigdy nie została, obraz nie może być malowany przez żadną ludzką rękę, jest malowany i na tym płaszczu tego
Juan Diego, który żył więcej niż 500 lat temu i to właściwie ten płaszcz istnieje i to obraz cudowny Matki Bożej. Analizując wobec najnowszych metod obecnej techniki, moi drodzy, jesteś pod wrażeniem, jakie cuda się dzieją przed twoimi oczyma, że to w ogóle jeszcze istnieje i wspaniale istnieje. Więc, moi drodzy, to powiedziawszy, wracamy do Fatimy. I taki podobny cud namacalny, doświadczony i po prostu udokumentowany przez tysięcy świadków. Nie masz po prostu w historii, dawnej historii takich świadków, które stwierdzą, które przysięgą, podkreślają i potwierdzają, że coś takiego widzieli. I dlatego właściwie ta ogromna moc Matki Bożej wyjawia się przede wszystkim oczywiście dla nas biednych przez ten cud słońca. Taką samą moc Najświętsza używała po historii fatimskiej. Tam, gdzie figura Matka Najświętsza została prowadzona, były niesamowite łaski nawrócenia. Nie ma czasu o tym teraz mówić. Teraz wracamy do naszych czasów. Matka Najświętsza między innymi obiecała, że ja powiem, że oddanie szczególnie łaski, jeśli nastąpi to nawrócenie Rosji. Ale to nawrócenie Rosji polega przede wszystkim, to nawrócenie Rosji polega na nawróceniu. Nie na przystaniu jakiegoś właściwie formy politycznej, choćby złej komunizmu. Nie na przystaniu po prostu ataków albo agresji w innych krajach, jak tu teraz ma miejsce, ale polega na nawróceniu do jedynej wiary katolickiej. W Rosji jest po prostu może 4% ludzi, które w cokolwiek wierzą. I teraz nawrócenie, po ludzku mówiąc, jest niewyobrażalne. A Matka Najświętsza jest tak samo w stanie to robić, jak robiła ten wielki cud słońca. Patrząc na tą historię fatimską, to powinniśmy powiedzieć sobie, mamy taką potężną matką. Widzisz, ta figurka Matki Bożej, prawda, która tak pokornie tu jest, albo te wszystkie obrazy Matki Bożej, dają nam wrażenie, jesteś taka niewinna, po prostu mamusia, która jest to po prostu wspaniała i pomóż mi, i kochasz mi, i tak dalej. To prawda. Nikt nie kocha nas tak, jak Maria ciebie kocha. Taką niewyobrażalną miłością, o czym mówią wszyscy święci. Ale to nie jest tylko taka mamusia, jakoś to po prostu miła, może trochę sentymentalna. To jest potęga. To jest majestat. To jest wojsko. To jest królowa wojsk. To jest hetmanka. To jest właściwie generał, najwyższy generał wszystkich wojsk chrześcijańskich, który jednym ruchem rąk może zniweczyć wszystkie ataki wszystkich wrogów. I ona pokazuje to. I to jest tak naprawdę objawienie Matki Bożej Fatimskiej. I z tego powodu, jeśli dzisiaj wieczorem papież, mam nadzieję, że robi to chociażby przed figurą Matki Bożej Fatimskiej, aby chociaż w ten sposób pokazać, że to, co teraz robi, ma relację, ma do czynienia z tymi orędziami, bo stamtąd jest. Aby ludzie wiedzieli, wróćcie, wracajcie do tego, co Maria powiedziała Fatimie. I musimy teraz po prostu być trochę bardziej konsekwentni. Konsekwencja polega na tym, jeśli więc Maria jest tak mocna, że ona potrafi uspokoić takie narody, takie po prostu agresje, takie zagrożenie po prostu zażegnać, o czym właściwie, o co prosi papież, w to wierzy i biskupi całego świata, w jaki sposób możemy teraz być głusi i nie słuchać, czego ona w ogóle chce? Jeśli ona ma taką moc, to powinniśmy się interesować nią. Powinniśmy iść do niej, ale Matka Najświętsza, co tak naprawdę tam powiedziałaś? Powiedziałaś o poświęceniu Rosji? Tak. I powiedziałaś, że po prostu, że daś pokój na świecie? Tak. Ale powiedziałam o wiele więcej. I to, co jest ważne, moi drodzy, to jest w tym wszystkim po prostu odkrywać na nowo, jaką moc każdy z nas ma. Bo Matka Najświętsza nie interesuje się losem szerokiego świata. Matka Najświętsza interesuje się sercem każdego z nas. Bo Matka Najświętsza jest matką. Ona nie chce ratować kolektyw. Nie chce właściwie przede wszystkim zajmować się z dziećmi. Ona chce zajmować się swoimi dziećmi, którymi jesteśmy. I z tego powodu, moi drodzy, błagam was, abyście skorzystając z dzisiejszego dnia i z pozostałości tego Wielkiego Postu,
abyście po prostu na nowo interesowali się Matką Najświętszą. Teraz chwilę temu mieliśmy przepiękną ceremonię, która właściwie prowadzi nasze dzieci, mniejsi po prostu do Matki Bożej. Więksi powinni być rycerzami w jej rękach. Powinni właściwie interesować się tutaj macie przy wyjściu tego kościoła, tej kaplicy, jeśli to pamiętam, mam nadzieję, przynajmniej tak kiedyś to było, właściwie te ulotki, poszurki i tak dalej. Łatwo do czytania, pokazuje nam, kim ona jest. Właściwie łatwo do czytania, abyście po prostu zetknęli się tym i w ciągu jednego dnia jedną minutą poświęcili, kim ona jest. Aby odkrywać, jaką matką mam, jaką opiekunkę mam, jaka miłość mnie ogarnia. I to jest ogromnie ważne dla całego waszego życia. Bo zobaczcie, przecież ty nie wiesz. W tej chwili właściwie przyjaciele moi, to są kapłani, którzy powiedzieli po prostu tam gdzie to życie. Tata, starszy brat w wojnie. Dzieci po prostu gdzieś pouciekali. Jedna po prostu piątka całego narodu, albo jeszcze trochę mniej, nie wiem ile tak naprawdę, chyba jest ich dużo, po prostu właściwie straciło swój dom, bo boją się. I chodzą to. Wielu z nich jest w Polsce i dalej. Oni po prostu, ci ludzie, i boją się. Wszyscy się boją. Wszyscy przerażeni są. Oprócz tych, którzy ufają Matce Najświętszej. Tu jest jakaś moc. I ta moc, pokazuje, że ten, który oddaje się Matce Najświętszej, nie tylko jeśli jest trwoga, nie tylko jeśli jest problem, nie tylko jest, właściwie jest wielkie zagrożenie, ale w każdej chwili chce ona ci pomóc. Matka Boża nieustannej pomocy. Więc jako konkluzja, jako podsumowanie tego właściwie tych parę słów, błagam was, abyście na nowo byli, albo w ogóle kiedyś interesowali właściwie tym, co tam się stało w Fatimie. Abyście odkrywali na nowo tą, do której w tej chwili cały katolicki świat patrzy. Wcześniej to byliśmy my, katolicy tradycji, które ciągle mówimy o Matce Bożej. Aż do znudzenia czasem, prawda? Cały czas o tym, cały świat o tym nie ignorował. W kościołach oficjalnych tego w ogóle już nie ma. Taka moc Matki Bożej, że musimy się do niej nawracać i szczególnie poświęcić się. Akt poświęcenia się Marii, to słowo zostało mem przekreślone w Polsce. Wszystkie po prostu takie akty były tylko akty zawierzenia. Ja zawierzam moją własność komuś innego na jakiś czas i potem to na nowo odbieram. Poświęcenie, konsekrację to ja daje na własność drugiemu. I to jest to, co Matka Najświętsza chce. Więc i teraz papież słowo poświęcenie używa. Musi być bardzo przerażony, jeśli po prostu używa te tradycyjne słowa. Tym samym przyznaje, że to, co my cały czas robiliśmy, no to chyba to jest prawdziwa droga. A my musimy tym bardziej być szczęśliwi i wdzięczni, że Pan Bóg chciał nam dać taką łaskę, abyśmy my całą tą prawdę poznali. I byliśmy najbardziej biednymi ludźmi i głupimi ludźmi, jeśli teraz, kiedy cały czas na nowo, cały świat na nowo być może odkrywa ten skarb nad skarbami, czyli Matka Najświętszą, jej niepokalane serce, my byliśmy na szarym końcu i powiedzieliśmy, ja nic nie wiem, skoro wszystko możesz wiedzieć. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich swych przygód racz nas zawsze wybawiać. Pano chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Za 10 minut ciąg dalszy tego wykładu. Jest drabina do nieba, jest drabina do